Pojawiła się informacja, że we wrześniu Tomasz Adamek miałby szansę skrzyżować rękawice z Władimirem Kliszko. Jaka jest Twoja opinia na temat tej walki? No, byłoby to naprawdę święto w Polsce, ogromne wydarzenie. Albert Sosnowski boksował już z Witalijem, jednak nie było to poza granicami naszego kraju. Taka walka to byłoby naprawdę coś wyjątkowego, niesamowite sportowe wydarzenie. Jak oceniasz szansę Tomka Adamka w starciu z takim mistrzem jak Kliczko? Kurczę, no to dużo rozmawiamy w ogóle w środowisku na ten temat. No i no Tomek jest świetnym pięściarzem. Kliczko jest rewelacyjny, wykorzystuje swoje warunki. No naprawdę to będzie bardzo ciężka walka dla Tomka, jednak stać Tomka na wszystko, nawet na zwycięstwo. Chociaż uważam, że szanse ma mniejsze niż Kliczko, ale stać moim zdaniem go na wszystko w tej walce, ponieważ jest bardzo dynamiczny, jest niski też, jak po prostu wykorzysta odpowiednią taktykę założoną na Kliczkę, no jest tam szansa, chociaż no, uważam, że będzie mu bardzo ciężko po prostu wygrać tą walkę. Chyba trzeba otwarcie powiedzieć, że Kliczko będzie takim, no, może nie murowanym, ale wielkim faworytem tej walki. Gdyby tak próbować jednak znaleźć jakieś atuty Tomka, na co byś postawił? Że będzie jakoś bardzo szybko skracał dystans, nie wiem, no, pod tymi rękami gdzieś wchodził bardzo blisko, zadawał jakieś kilka ciosów, wychodził z unikiem i znowu, chyba tak, nie wiem, jaka będzie taktyka na tą walkę, nie jestem trenerem, nie znam się na tym, ale myślę, że tak będzie próbował walczyć, bo chyba innej drogi nie ma, żeby wygrać Kliczko. Po prostu pod tymi rękami jego gdzieś tam nurkować, zadawać serię ciosów, rozrywać dystans i ponawiać chyba te ataki. No nie wiem, cofając się do tyłu nie ma opcji, żeby wygrał, a jakby walcząc w dystansie to też nie jest to możliwe.